wszystkim, dzisiaj pokażemy Wam całą naszą hodowlę. Zapraszam. Zaczynajmy, pokażemy Wam każde terrarium po kolei, po prostu opowiem Wam, co jest w środku. Natomiast zanim zacznę, to chciałem Wam powiedzieć o tym, że te wszystkie terraria są tymczasowe. Nie jest to stały dom tych zwierząt, ze względu na to, że my budujemy reptarium i bardzo, a to chyba większość z tych zwierząt w ogóle wyląduje właśnie w tym egzotarium, gdzie będziemy mieli różne zwierzęta i tam będą miały już docelowe zbiorniki. Dlatego przez to te wszystkie zbiorniki są dość ubogie, które mają te zwierzęta w środku i są takie, żeby nam się łatwo zajmowało i zapewniały wszystko to, co jest potrzebne właśnie tym zwierzętom. Także to nie są warunki takie, jakie będą miały w przyszłości, czyli wtedy, kiedy wylądują już w egzotarium. Więc zacznijmy po kolei. Na dole mamy inkubator, w którym są jaja. Oczywiście różne zwierzęta różnie składają. Wiem, że są tam jeszcze jaja biegakonów żmijowych, są mili, są jakieś płaczące, które spadły, nie zostały przyklejone. Są anolisów brązowych i anolisów zielonych chyba obecnie i to wszystko na ten moment, co mamy w jajach. Nad inkubatorem znajduje się terrarium, które jest dla samca gekona orzęsionego. To jest odmiana Red Dalmatian. Bardzo fajny samiec, który nam przyniósł naprawdę masę bardzo ładnych młodych. Wrzucimy Wam zdjęcie, jak on wygląda w Fire Upie, bo jest po prostu przepiękny. Następnie wyżej mamy nasze Uroplatus Ebenui. Są tutaj samiczki, które już kiedyś widzieliście w filmie. Są to jedne z droższych gekonów, jakie posiadamy i o unikalnym wyglądzie, ponieważ przypominają uschnięty liść. Na samej tutaj górze, na tym większym regale mamy dwa terraria. W jednym terrarium jest duży, taki dorodny, z takim złym spojrzeniem samiec gekona Lamparciego oraz po prawej stronie jest samiczka, która ma już przyjaźniejszy wzrok, ale również jest bardzo duża. Następnie jest terrarium, w którym siedzi nasz amputek. On został przyniesiony do nas do sklepu, już osoba, która go wcześniej miała, nie mogła się nim zajmować, no i po prostu ona oddała go, no i siedzi sobie na razie tutaj i prawdopodobnie czeka po prostu na swój docelowy domek już w egzotarium. Ma amputowany ogon, amputowaną nogę, czy amputowane palce, zapewne stało się to wtedy, jak on był mały i jakieś inne agamy mu zjadły. Taką informację otrzymaliśmy od właściciela, jest mega spoko, jest mega ciekawski. Na samym dole, prawie na samym dole, bo po prostu piętro niżej, jest nasz Marcin. Marcin jest to tarczołusk, który wariuje strasznie, wszystko niszczy, więc ścianka jest zniszczona. Kopie, dobrze, że już nie ma piasku, bo nam wszystko byłoby w piasku. Zmieniliśmy mu podłoże, bo już nie mogliśmy wytrzymać od tego bałaganu, który robi. Ma się dobrze, a jest już stary, myślę, że ma ponad 10 lat. 10 lat ma na pewno, a ile ma to nie wiemy dokładnie, natomiast jest już takim staruszkiem, chociaż ostatnio ma wigor, jakby to był nastolatek jakiś. Na samym dole jest Flora, również nasz stary gad, który jest wąż zbożowy. Ona ma już chyba 12 lat, tak? Albo 10? Tam ponad 10, czy tam około 12 lat, także to jest kolejny nasz stary. Jest niżej też, ze względu na to, nie ma obecnie ani światła, ani dogrzewania, bo zbliża się zima. Mamy też tutaj inne zbożówki i je szykujemy do zimowania, obniżyliśmy im temperaturę i będziemy je zimować. Więc w sumie możemy przejść właśnie o krok w paru dalej, bo tutaj są kolejne dwa pojemniki, w których jest samiczka zbożówki, tutaj jest amel, no i tutaj jest klasyczny jakiś samczyk, także są kolejne dwie po prostu zbożówki. Jest samiec, tutaj mamy te dwie samice i one mają obniżoną troszkę temperaturę, żeby to spokojnie do zimowania je przystosować. Kolejne piętro, troszkę wyżej, są nasze żółwie, straszne bałaganiarze i straszne złośliwe. Tutaj jest żółwiak, naleśnik, a tu jest żółwiak chiński, który wygląda jak naleśnik, a tutaj jest żółw wonny. Oczywiście te akwaria są znowu tymczasowe tylko i wyłącznie, no bo wiadomo, że dostaną domy docelowe, jak już będziemy mieli egzotarium. Teraz musimy łatwo im czyścić, bo są straszne bałaganiarze i smrody. Lucyna też jest już od dawna u nas.
Tak, ona też jest bardzo, ale ona jest młoda, w sensie ona tak, jest jedna, ale... jest młoda, ale ogólnie jest ale jest długo. To już swoją drogą. Następnie piętrze mamy mniejsze jaszczurki, tutaj mamy Heteronotie vinoei, tutaj mamy gekony żmijowe, tutaj mamy samiczkę Mili. Następnie jest jakiś młodziak Mili, który się wykluł jakoś, myślę, że już 2 miesiące temu prawie? Nie, może nawet jakoś nie, może tak. Miesiąc temu. To jest chyba, to jest przedostatnie jajo, z jakiego wyszedł, jeszcze mamy jedno. I tu mamy samca Uroplatusa ebenui. Następnie, który też jest młody, jeszcze nie jest taki duży, dlatego jest jeszcze w pojemniku, żeby sobie dorósł i dołączył do, ewentualnie do samiczek. Kolejne piętro, no to mamy tutaj pipa, czyli po prostu żaby, które pochodzą z Surinamu i żyją tylko w wodzie, są prześmieszne. Oczywiście potrzebują większego zbiornika, będą miały to zapewnione oczywiście w już egzotarium. To jest na tyle niesamowity gatunek, że młode jak ma, to rodzi je z pleców. Jak często widzieliście takie filmiki albo zdjęcia z przerażającymi dziurami na plecach i z tego wychodzące żaby, to właśnie ten gatunek. Kiedyś może uda nam się rozmnożyć i na przykład nagramy o tym film, byłoby to fascynujące, także zmierzajmy na pewno do tego, żeby to się udało. Kolejnym piętro to mamy scynki krokodlowe, bardzo skryte jaszczurki. Niedawno powstał film, jak powstawał ten zbiornik, także zachęcam was do odwiedzenia naszego kanału i zobaczenia tego filmu. Po prostu chodzące żywe smoki. Przechodzimy dalej, no i tutaj mamy dość duże statko klemerii, ale to są młode klemerii, jeszcze sobie podraz rosną. Także tutaj są bardzo ładnie ubarwione gady, bardzo ciekawskie, felsumy, śmieszne takie glutki. Także obok tutaj są najwięksi bałaganiarze w naszej hodowli, którzy mnie do szału doprowadzają. I codziennie praktycznie jest cała szyba obsrana. Teraz oczywiście do filmu to wyczyściłem, natomiast jakbyście to zobaczyli, to była masakra. Jest to około 30 samic gekonów płaczących oraz 3 samce, co jest ewenementem ogólnie wśród płaczków i zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. Natomiast akurat my posiadamy i one po prostu wspomagają na tyle samice, że je, jakby to mówić, pociągają do tego, żeby więcej się rozmnażał jeszcze bardziej. Także tutaj ogólnie było bardzo dużo młodych, no ale są jeszcze jakieś tam jaja, no i potem pewnie będą młode. Także tutaj mamy naprawdę potężne stado gekonów płaczących. No i tutaj na dole piętro niżej mamy liściołazy, dokładnie jest to pylowate z mint, odmiana mint, dwie, które moim zdaniem są otyłe sztuki, niestety. Straszny gąszcz, w ogóle trzykrotki, są to różne rośliny, natomiast trzykrotka przejęła, zresztą jak to ona, po prostu można powiedzieć, że to jest taki chwast. Fajnie widać te wszystkie korzenie, jak ona sobie robi, a dla liściołazów im to nie przeszkadza, także patrzy na mnie teraz, także super, mają się gdzie po prostu chować. Obok są dwie samiczki pytonów Childreni. Następnie mamy tutaj na dole jakieś larwy chrząszczy, które się przeobrażają. Kolejne mamy tutaj dorosłą samicę Lasydory paragwany. Trochę w cieniu, no ale ptasznik już tam super dużo światła nie potrzebuje. Oraz tutaj na dole mamy boa różane. Tu jest samiczka, tutaj mamy samca dorosłego, który jest strasznie dużą kluską, to są troszkę mniejsze kluski. Następnie tutaj też jest pyton Childreni, tutaj jest akurat nie Childreni, tylko Antaresia maculosa, jeden z najmniejszych pytonów na świecie. Tutaj jest różany, tak? Bo Katarzyna oczywiście wszystkie pudełka mu przenosiła, jak jej się tam podobało. I ja nie mogę z tego zapamiętać, ale okej, tu jest różane, bo go teraz nie widzę. Tutaj jest kolejny Antaresia maculosa, tutaj są samce dwóch Antaresia Childreni. I tutaj mamy dorosłą samicę Antaresii maculosy, która jest duża i miękka. Strasznie miękka, chyba najmiękki wąż, na jaki kiedyś w ogóle, jakikolwiek się spotkają. Ona jest strasznie miękka, w sensie ma taki miękki brzuszek po prostu. Specyficzne jest to. No i następnie mamy anolisy. Tutaj są anolisy, para anolisów brązowych. Tutaj są anolisy zielone i one są akurat w haremie. Jest jeden samiec oraz dwie samiczki. Z tego są młodziaki, to są młodziaki, to potem wam pokażemy. Natomiast część już wyszła, jeśli chodzi o zielone, to już sobie poszły do nowych domów, bo już było wcześniej. Natomiast anolis brązowy, w ogóle mamy teraz takiego wyglądka, który jest nazwanego,
że jest król dżungli, bo siedzi po prostu sobie zawsze u góry na jednym patyczku, a jest taki mikroskopijny. Także w ogóle mega się mało wykluł, ale dobrze się ma, także spoko. Mamy też jaja in, czekają na wyklucie. No i tutaj nasz rarytas. Jest to waran błękitny, ma na imię Krzysiek, bardzo roboczo, nie wiem, tak może stwierdziliśmy. Ogólnie on zawsze dostaje świra, jak tylko i wyłącznie mnie widzi. Możesz wyjść sobie tutaj, no. Tutaj możesz przyjść. Przyjdź tu, będziesz widoczny tutaj. A nie chcę. On zawsze świra dostaje, jak mnie widzi, bo ja go karmię i jest tak, że on po prostu zawsze stara się tylko na mnie wyskoczyć i wyjść, a on ma takie ostre pazury, że wbija mi po prostu i mnie rozcina, co nie jest po prostu przyjemne. Także Krzysiek jest mega porządny gościu, uwielbia sobie wisieć tutaj u góry tak dostojnie po prostu i sobie odpoczywać. Także bardzo fajny waran, bardzo inteligentne jaszczurki, przepięknie wyglądające. Oczywiście w retarium, naszym egzotarium, będzie miało również fajne terarium, gdzie mu poprzez zapewnienie jeszcze więcej bodźców, żeby miał co robić, żeby się nie nudził. Teraz często drapie przyby właśnie, bo chce jedzenia, a był karmiony niedawno i tak to właśnie jest. Też mam wrażenie, że niestety troszkę ma za duży brzuszek, no ma, ale taki belly. Jest świeżo karmiony, więc po prostu mam nadzieję, że nie jest otyły, tak jak dwa zwierzęta, które niestety są otyłe. Ale właśnie na mnie nigdy nie skacze, tylko na Mariusza skacze, on go zawsze karmi, w sensie głównie. Ja mu zazwyczaj, jak już daję kręgowce, jakieś myszki małe przy karmieniu węży i chyba po prostu właśnie rozpoznaje na tyle inteligentnie, że no naprawdę, ja podchodzę i nie. A Mariusz otworzy, to naprawdę takie skoki są i różne dziwne, śmieszne akrobacje, że robi wrażenie. Nad naszym Krzysztofem, waranem błękitnym, znajduje się boa. Jest to samiec boa, on jest dość mały, jak ogólnie. Najprawdopodobniej wcześniej po prostu mniej troszkę jedzenia dorosło, dlatego nie jest jakiś tam ogromnie duży po prostu, więc jest mały. Również ma terarium tymczasowe, jak będzie w egzotarium, to dostanie fajne, gdzie będzie mógł się troszkę też powspinać. Ostatnio bardzo dużo eksploruje, a ostatnio dostawał bardzo dużo szczurów. Pod względem, dlatego że po prostu miał stagnację, czyli nie jadł, a potem jak się uruchomił, to myśmy go po prostu karmili tak pod rząd, żeby on się po prostu tą przerwę, że tak powiem, sobie wypełnił. No, znowu teraz jest ruchliwy, także znowu pewnie oczekuje szczura. Potem przejdźmy do naszego kolejnego rarytasa, którym jest jaszczurka krokodylowa. Jest to po prostu obłędna jaszczurka, która jest bardzo rzadka. Ona na wolności zostało jej naprawdę mało, występuje w Chinach. Wygląda jak krokodyl, gryzie jak krokodyl, bo jak mnie ugryzła przez przypadek w palca i zaczęła się kręcić, jak po prostu robią to krokodyle, jak złapią ofiarę. Ogólnie jest bardzo przyjazna, lubi się wspinać, lubi sobie pływać, także jest to niesamowita jaszczurka związana ściśle z zbiornikiem wodnym. Ona dostaje bzika, jak widzi po prostu dżdżownicę, jak widzi dżdżownicę, to się nie da jej zatrzymać, dlatego mi ogryzła w ogóle w palca. Karmiłem ją sobie w dżdżownicach i otworzyłem sobie terarium jak zawsze, karmię ją dżdżownicami, ona jak widzi pensetę, to tak wariuje. Wyskoczyła i zamiast pensetę tej dżdżownicy, to mnie za palca chwyciła. Ona zawsze, bo wychodzi po prostu z terarium, jak widzi dżdżownicę, jest tak świrnięta na ich punkcie, ale to dobrze, bo sobie je, jak lubi to, no to jej od czasu do czasu po prostu te dżdżownice podaje. Znaczy coraz częściej przez to, że po prostu wariuje. Jedzą, mają różną dietę, bo jedzą i ślimaki, myślę, że rybę zje, ale owady tak samo, też świerszcze, także bardzo niesamowita jaszczurka, która oczywiście dostanie fajniejszy zbiornik już w egzotarium. Na dole mamy tutaj też boa różanego, to jest boa różany, tak. Tak, to jest boa różany. To jest chyba też samiczka. No i tutaj mamy nasze pająki. Tutaj jest po prostu Brachypelma hamori. Tutaj jest Kukulkania hibernalis, która już jest stara. Ona ma już 5 lat, może z 5 lat mieć, albo 4. Trzeba zobaczyć na filmiki. Można zobaczyć na film, ona ma 5-4 lata i jest dokładnie cały czas w tym samym zbiorniku. Nawet nie sprzątałem za bardzo, szczerze wam się przyznam, jedynie jakieś tam owady, więc widać po prostu, no po prostu taki fajny stary zbiornik. Ona świetnie się ma i to też jest stara samica Divus pantaloris, która też jest bardzo długo, też myślę, że ma 6 lat, może więcej. I to od takiego maluszka. Nie, ona była dorosła już. Ta? Tak, ona była dorosła. A, koń to nie ale to. W sensie nie to tak. Żartowałam. Tu ogólnie było przedszkole wygonów płaczących, ale teraz jest aut małych wygonów płaczących, w sensie wszystkie po prostu już wyszły, więc nie ma na razie żadnych maluchów. Potem idziemy z dużym zbiornikiem, który jest nad i są tu trzy duże, ogromne
żygotki australijskie, jest samczyk, dwie samiczki, jest tu Java, którą pamiętacie może z naszego poprzedniego miejsca, no to ona sobie siedziała, była naszym ambasadorem. To ona cały czas tutaj jest, cały czas sobie siedzi, jest szefem bandy, bo jest po prostu największa, więc tutaj ona dalej sobie siedzi. Na dole jeszcze mamy jakieś krociolągi. Tutaj mamy harem gekonów orzęsionych. Jest samczyk oraz są teraz samiczki, ale ogólnie mają stagnację, nie wiedziałem, żeby nawet kopulowały, więc jest ok. Zobaczymy, jeśli zaczną znowu sypać jajkami, to znowu samca jakby przeniesiemy do terrarium innego, nie będzie tutaj z nimi siedział. Następnie mamy bardzo dużo żygotek australijskich, które rosną, nie mogą przyjść tutaj, bo Jabba by je zjadła. W sensie są wielkości troszkę mniejsze od samca, czyli dopóki nie będą większe od samca, albo rozmiarów tego samca, to ich tu nie damy, bo ona by je mogła zjeść. Ich tu jest jakoś 10? Coś ponad. Mówię ci, że 13. Chyba to było, tak. Nie? Chyba jakoś 10 jest tutaj tych maluchów. Mamy odmianę Snowflake jedną, jest taka błękitna troszkę i mamy też taką brązową. Także zobaczymy, czy w przyszłości uda nam się jakieś fajne może wyglądowo po prostu rzekotki wyhodować, jak już dorośnie po prostu to całe statko. Następnie jak zejdziemy sobie troszkę na dół, mamy dwa małe terraria. Tutaj jest mały Anolis zielony, który jest Anolisem zielonym, którym się u nas wykluł i jest to samiczka. Ogólnie wykluły się u nas w tym sezonie same samiczki. Nie było żadnego samca, wszystko to są samiczki. No i tutaj sobie siedzi i się wygrzewa, już teraz zeszło, widzę, troszkę niżej. Następnie mam projekt Babel, który tworzyłem. Są tu neoholotele Incei, które zrobiły pajęczynę tylko z jednej strony, a miały zrobić wszędzie. Mają dwupiętrowe terrarium, ale nie do końca koncepcja się udała niestety. Natomiast uważam, że i tak to bardzo przyjemnie wygląda. Tutaj jeszcze mam skorpiona, jest to Jocheles, który jest tu dorosła samiczka, który jest już no, duży, ten skorpion. Zapominam o nim czasem, szczerze powiem. Tutaj jest Bawaja, Getina, Getula, nie pamiętam dobrze, macie oczywiście napisane prawidłową nazwę na dole. Są to gekony pochodzące z Nowej Kaledonii, jest tutaj parka tych gekonów. Były w większym terrarium, teraz są w mniejszym terrarium, bo też znowu tymczasowe, musiałem sobie zamienić to. Jak w ogóle tam nie widziałem w tym terrarium, więc stwierdziłem, że na razie przerzucę sobie do mniejszego, bo chcę mieć po prostu nad nimi troszkę większą kontrolę. Pod spodem jeszcze mamy żabę rogatą, która jest wielka i jest to akurat ornata, która jest ogromna, naprawdę jest ogromna, jest taka wielkości. No, pół terrarium zajmuje i w sensie tylko siedzi w jednym miejscu, także ona jedynie, ja nigdy nie widziałem, nie no, zmieniła raz na początku, jak tu się pojawiła, a potem już nie przyniosła się ani razu, no ale jak jej wygodnie tak, to może tak być, no nie będę zmuszał do tego, żeby się przenosiła. Następnie na dole mamy samczyka heterodona, jest to już dorosły samiec i na dole mamy dorosłą samicę Antaresi Childreni, która jest jednym również z najmniejszych pytanów na świecie, pochodzących z Australii i jest naprawdę mała, a jest już dorosła i to jest fascynujące. Jeśli przejdziemy sobie dalej, no to mamy na samej tutaj górze anolisy, dokładnie to trzy gatunki. Tutaj mamy anolisy Lucius, Capreus, a tu jest młodziak, właśnie ten król dżungli brązowy, który sobie zapiernicza i siedzi na tej swoim miejscu. Wcale jest przeprosto słodki, bo wykluł się bardzo mały, w sensie na przykład anolisy zielone się klują troszkę większe, a ten anolis brązowy się wykluł naprawdę taki mikroskopijny, także jest to niesamowite, ale świetnie się ma, także fajnie. I wygląda, że też to jest samica, więc możliwe, że mamy takie temperatury po prostu inkubacji, gdzie się klują samiczki. Tutaj są parki tych ciekawych gatunków anolisów. Widzę, że teraz jeden sobie nawet przychodzi w linkę. Ogólnie anolisy są super, mało niedoceniane i bardzo mało popularne, natomiast stwierdziłem, że ja się zajawię, nie, w sensie po prostu mnie zajawiły i zacznę sobie je więcej hodować. Tutaj mamy lancetogłowa mlecznego, także bardzo fajny samiec to jest, który jest dość duży jak na samca i ogólnie bardzo dorodny, kolorowy, tylko teraz przechodzi akurat w linkę, więc nawet go nie widzę. Następnie mamy na dole znowu liściołazy, tutaj mamy pilobates, czyli dwubarwny i siedzi sobie na przykład teraz w wodzie. Ogólnie jest tu 5 sztuk, które sobie gdzieś tu skaczą i śmigają w tym oto terrarium. Ogólnie to nie jest koniec wszystkich naszych zwierząt, które posiadamy. Posiadamy jeszcze w drugiej części dwa, można powiedzieć, zbiorniki. Jesteśmy w drugiej części i tutaj mamy terrarium z bazyliszkami płatkogłowymi. Jest samiczka, jest i samczyk.
samczyk ugryzł mnie tak, że mam bliznę na palcu. Jak tu przyszedł, jest po prostu przepłochliwy i przeagresywny i wszystko negatywne. Natomiast bardzo piękne po prostu gady, które są niesamowite, również w egzotarium dostaną więcej przestrzeni, żeby mogły sobie więcej biegać, jak mają ochotę. Bardzo fajne po prostu jaszczurki. I obok jeszcze mamy wybieg dla naszego teju argentyńskiego, który jest Tadeusz. Jest to dojrzewający samiec, który nienawidzi nas przez to, że po prostu dojrzewa, jest nastolatkiem, który jest strasznie niewychowany, jest kapryśny. Wiecznie głodny. Wiecznie głodny i niewyżyty, także to jest jedna część. I też po drugiej stronie tutaj mam regał z Geosis Arma. One są w takich pudłach projektowych. Jeśli chcecie posłuchać o krabach Geosis Arma, no to zapraszam was na odcinek, który stworzyłem. Jest tutaj, można powiedzieć, to takie przełomowe, także chyba to wszystko. To jest nasza hodowla. Mamy jeszcze hodowlę skoczogonków, mamy jeszcze hodowlę stonów tropikalnych, mamy jakieś równonogi, które hodujemy. Co tam jeszcze mamy? Jakieś mrówki, mamy mesor, barbarus, jakąś małą kolonię. Oprócz tego jednego pomieszczenia, gdzie mamy bazyliszki oraz teju i kraby, mamy również oczywiście pomieszczenie sklepowe, gdzie tutaj znajduje się akwarium wielogatunkowe. W sumie to jest część naszej hodowli przecież. Tutaj mamy dużo zwierząt różnych, mamy kraby, mamy krocionogi, równonogi, mamy scynka, który pochodzi z Madagaskaru, pływa, je, świruje, także jest to bardzo fajny scynk. Do tego oczywiście będzie odcinek dedykowany jeszcze. Paludarium wielogatunkowe, co się tutaj zmieniło, jakieś kolejne, także możecie sobie tutaj oglądać i śledzić. To zapraszam was właśnie do playlisty, jeśli chodzi o paludarium. I jeszcze nasz zwierzak, który nie jest również na sprzedaż, a jest nasz. Jest to Anolis sabanus, czyli kolejny gatunek anolisa, który żyje sobie tutaj. Też już jest dziadkiem, też już jest starszym anolisem, jest już długo z nami. No i chyba tyle. Reszta zwierząt, no to już jest zwierzęta jakieś sklepowe, także w tym odcinek był wcześniej. Ogólnie wiadomo, że zwierzęta sklepowe zmieniają się dość elastycznie, także możecie odwiedzać naszą stronę, tam zawsze macie na bieżąco wszystkie zwierzęta, jakie mamy obecnie dostępne. Jak przychodzicie do nas stacjonarnie, no to sobie oglądacie wszystko to, co mamy. No i to by było na tyle. Dziękujemy wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć! Cześć!